Pasja dla mnie jest czymś, co uwielbiam robić i dzięki temu też mogę spotykać się ze znajomymi i tak naprawdę zrelaksować się i odciąć się od tych obowiązków i codziennych spraw. Mam na imię Wiktoria Krysa, mam 17 lat i moją pasją jest siatkówka. Około 5 klasy podstawówki zaczęłam chodzić na SKS-y szkolne, no i jakoś tak potem stwierdziłam, że pora coś więcej z tym zrobić. I tak znalazłam się w Salosie Lublin i tak gram już od 4 lat. Trenujemy 4 razy w tygodniu i są to zajęcia po 2 godziny, więc łącznie jest to 8 godzin. No i w to wliczają się w tygodniu również mecze w jednym i w drugim klubie, a w wakacje często mamy obóz, który trwa mniej więcej 2 tygodnie. Obóz mamy co roku, trenujemy codziennie, mamy 3 treningi. Rano najczęściej była siłownia, później mamy kolejny trening, później mamy obiad i wieczorny trening też. Każdy oczywiście skupia się na czymś innym, raz są te taktyczne rzeczy bardziej i później siłowy trening też. Więc no jest to znacznie więcej godzin niż trenujemy w ciągu roku szkolnego. Gram na pozycji libero i tak naprawdę moim zadaniem jest to, żeby bronić wszystkie piłki i po prostu przyjmować, bo libero nie atakuje ani nie porusza się przy siatce. No więc moim zadaniem jest tak naprawdę bronienie. Nazywam się Łukasz Szawracki, jestem trenerem piłki siatkowej w klubie Salos Lublin oraz w klubie AS ABK Akwon Lublin. Na co dzień trenuję Wiktorię Krysę w obu tych drużynach. Wiktoria Krysa jest zawodniczką Salosu Lublin od 4 lat. Wcześniej próbowała trenować na SKS-ach szkolnych. W momencie, kiedy przyszła do klubu, robiła bardzo szybkie postępy. Trener, który na początku prowadził z nią zajęcia, od razu przestawił na pozycję libero, widząc w niej największy potencjał właśnie na tej pozycji. Ja trenuję ją od stycznia. Przyszedłem do Salosu jako trener właśnie na początku na zastępstwo. Od razu rzuciło mi się w oczy właśnie to, że Wiktoria jest bardzo pracowitą zawodniczką, jest zdeterminowana do tego, żeby odnosić sukcesy. Pierwsze mecze pokazały, że robi błyskawiczne postępy i tak naprawdę w niczym nie ustępuje dziewczynom starszym o kilka lat, czy też takim, które trenują znacznie dłużej od niej. Dlatego też postanowiłem dać jej szansę w drugiej drużynie również, którą prowadzę. Jest to drużyna trzecioligowa w kategorii seniorek, gdzie dołączyła do treningów mniej więcej 2 miesiące temu. Natychmiast z marszu tak naprawdę zyskała sobie pewną pozycję również w tym zespole. Starsze koleżanki są nią zachwycone, jest osobą kontaktową, robiącą błyskawiczne postępy. Ciekawi mnie, jak będzie wyglądała przygoda Wiktorii z siatkówką za 2-3 lata, bo przy tym tempie rozwoju może naprawdę wiele osiągnąć. Ostatnim naszym osiągnięciem chyba jest drugie miejsce na ogólnopolskich mistrzostwach salezjańskich. I jeszcze myślę, że można uznać za sukces nasz zakwalifikowanie się w ogóle na Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej, które były w 2019 roku w stolicy Słowenii. A moim takim personalnym osiągnięciem mogę powiedzieć, że jeszcze jak grałam w młodziczkach w najmłodszej kategorii wiekowej, to na jednym turnieju udało mi się zdobyć nagrodę MVP. Wiktoria jest w tym momencie już jedną z najlepszych zawodniczek grających na pozycji libero w województwie. Nie tylko w lidze juniorek, myślę, że też w kategorii seniorek jest na pewno wyróżniającą się postacią. W tym momencie będzie dostawała coraz więcej szans na grę właśnie nie tylko w kategoriach młodzieżowych, ale również w rozgrywkach trzeciej ligi. W tym roku naszym celem jest awans do rozgrywek drugoligowych. Myślę, że jeżeli awansujemy, Wiktoria będzie tam również miała pewne miejsce w drużynie. Popyt na tego typu zawodniczki obdarzonych takim potencjałem, takim talentem, motoryką, dynamiką jest naprawdę duży. Szczerze mówiąc, bardzo chciałabym wiązać z moją pasją przyszłość, chociaż zdecydowanie nie mam warunków fizycznych, jednak mam nadzieję, że moją ciężką pracą jestem w stanie coś osiągnąć później i wiązać z tym przyszłość jednocześnie. Tak naprawdę mojej pasji zawdzięczam dużo radości, którą mam w życiu i takiego szczęścia, które mi towarzyszy, bo spędzam dzięki temu bardzo dużo czasu z moimi przyjaciółkami.
I tak samo na wszystkich wyjazdach poznajemy naprawdę dużą liczbę osób, którzy się później okazują naprawdę świetnymi znajomymi. Bardzo bym chciała zachęcić wszystkich, naprawdę wszystkich, do spróbowania swoich sił w siatkówce, bo jestem sama przykładem tego, że nawet jak się nie ma takich parametrów stricte siatkarskich czy sportowych do wykonywania danego sportu, to jak się chce, to się naprawdę da i myślę, że taką ciężką pracą da się coś osiągnąć.